Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, chciałbym dzisiaj opowiedzieć o takim temacie, na którym za bardzo się nie znam, czyli jak zwykle nie mogę Państwa rozczarować, bo będą Państwo zawiedzeni. Chciałbym dzisiaj powiedzieć o panu Patricku Swayze. Bardzo lubię tego aktora, znaczy no, lubiłem, bo już pan Patrick nie żyje, świętej pamięci. Natomiast tradycyjnie, żeby tradycji stało się zadość, zanim zacznę mówić na zadany temat, chciałbym no tak opowiedzieć troszkę o swoich sprawach, bo tak czuję, że mnie pytacie, co tam u mnie. Tak słyszę to wewnętrznym uchem. No, słyszę dużo różnych innych rzeczy. Na przykład głosy w głowie: Marek, sprzedaj wszystko, jedź na Haiti, czy tam gdzieś indziej, na Jamajkę. O. Oglądałem teraz, znaczy wczoraj oglądałem, ale teraz spoglądałem na dokładne dane. Jest taki park gdzieś nad Bielsko-Białym. To jest miejscowość Zator. To jest miejscowość Zator. I tam jest taki otwarty park Energilandia. Energilandia, o tak się powinno czytać, tak bon ton. I on jest, ja Państwu powiem, on jest nad Wadowicami on jest, czyli te kremówki papieskie. Chyba każdy z nas zna i szanuje papieża, świętej pamięci papieża, który tutaj Ducha Świętego wpuścił do Polski. No ale to ja bardzo proszę, żeby tu nie życzę sobie żadnych kpin, że nędza, że bezrobocie, że skazują niewinnych ludzi. Duch Święty potrzebuje troszkę czasu do działania. To ile? To 15 lat dopiero? To jeszcze on się nie rozgrzał nawet do roboty. Trzeba czekać. No. On się w końcu weźmie do roboty. Tak więc, no ale tu złośliwi powiedzą, że już hajs poszedł dla korporacji papieskiej, czyli dla obcego państwa Watykan. Wiecie co? Ja sobie nie życzę, żebyście takie rzeczy mówili. Dajcie spokój. No. Tak więc to jest Energilandia Zator. Czy Energilandia się czyta? Powinno się po polsku czytać. Zatorland, Zator, Energilandia, Zator. Tak, czyli tu jakieś Grabuszyce, Rudze, Trzebieńczyce, Laskowa, Palczowice. Nie, mi się to z seksem kojarzy, ale mi się wszystko z seksem kojarzy. Szanowni Państwo, oglądałem, jak w tym Energilandia są takie niesamowite maszyny, takie do wywoływania emocji. Jeśli prawdą jest to, co ezoterycy mówią o reptilianach, to oni tam muszą łyknąć niezłą ilość energii z takich wrzeszczących ludzi i żygających. Dlatego, że często się zdarza, że tam ludzie wymiotują. Nie wiem, czy to jest prawda, ale na takim, nie wiem nawet, jak to opisać. Już teraz nie będę szukał w trakcie audycji. Jest taka maszyna, która rusza się. No, jak huśtawka działa. Ale nie tylko jak huśtawka, tylko to jest takie koło i te koło jeszcze się obraca. To tam nie jeden podobno chlapnął żygiem. Ja się wcale nie dziwię. Ja myślę, że tam nie tylko by się chyba na żygach skończyło, podejrzewam, jak przeczytałem w komentarzach, ktoś napisał, że przeciążenia są 4,5G, no to już jest blisko do omdlenia człowieka. Już oni tracą możliwość oddychania. Jakby ktoś był słabszy czy coś, to nie wiem, czy to by się śmiercią nie skończyło. Ale ja na to bym nie wlazł na pewno. Ja się panicznie boję takich rzeczy. Wsiadłbym na coś lżejszego, zobaczyłbym swoje reakcje organizmu, wiecie, bo rzucić się na coś ciężkiego można potem dostać naprawdę solidnej traumy, mieć naprawdę poważne problemy. Dlatego zacząłbym od jakichś najlżejszych przeciążeń, żeby zobaczyć, jak mój organizm i przede wszystkim psychika reaguje, bo no, nie chciałbym się sparzyć. Jeszcze niepotrzebne mi są kolejne kłopoty, zwłaszcza, że ja mam tak, że jak trochę postoję na głowie, to bardzo źle się czuję, mogę wymiotować, mam bardzo duże z tym problemy. No, ale no, na tej huśtawce to tylko na chwilę się jest tak do góry nogami. Przepraszam, musiałem zrobić przerwę. Szanowni Państwo, więc no, musiałbym bardzo się zastanowić nad pójściem na taki do takiego parku rozrywki, bo bałbym się, że to będzie wiadomo co. Tak więc, ale chciałbym się tam przejechać, mógłbym się tam przejechać
Wiadomo pod jakim wpływem, pod wpływem, bo tak to ja i sam mam problemy z tym i owym. Od tak o, nie muszę wsiadać na jakieś przeciążenia 4,5G, ale jak byłbym po odpowiednich lekach, to dobrze byłaby ułożona suplementacja lekowa, to może by to miało ręce i nogi. Tak się zastanawiałem, bo bilet jest za 119 zł na cały dzień, żeby jakoś pojechać, tylko tam jest prawie 300 km kiepskimi drogami, nie ma żadnej autostrady. Trzeba by pojechać, gdzieś tam wynająć pokój, przespać się, zażyć lekarstwa i na cały dzień śmignąć sobie tam, a wieczorem z kimś wrócić, ale to 300 km jechać, jak człowiek po takich emocjach, to jest wypruty z energii zupełnie. Więc no trzeba by było zostać, czy to jest dłuższa wyprawa. No niestety, kurczę, jak byłem młody, to z kumplem byśmy jednego dnia obrócili w tej weftę. A tak to już człowiek stary jest, musi sobie podrzemać, pospać. Zresztą jazda po nocy to jest coś, czego bardzo bym chciał uniknąć. I powiem Państwu, że chyba bardziej wolałbym jechać po nocy niż o zmierzchu. W zmierzchu po prostu tak się wszystko myli. Te rowery, kurczę, ile razy jadę i dopiero rower widzę, gdy go mijam, gdy nie miałbym już szans na hamowanie. I tak wielu ludzi ma. Zmierzch jest okropny, jeszcze czasem jak słońce zaświeci w oczy, to już jest tylko jazda na farta. Wystarczy, że rower coś pyk, troszkę w bok pójdzie i kaplica. To ja tak miałem na rowerze, za blisko jechałem krawężnika, bo chciałem panom kierowcom pomóc, żeby mi się wygodniej jechało i najechałem pedałem na krawężnik, odbiło mnie w lewą stronę. Gdyby jechał samochód, to bym wpadł pod samochód, byłoby po mnie. Dlatego to jest właśnie bardzo niebezpieczne. Tak, więc miałem taki pomysł, miałem taki sen, żeby sobie do tej Energilandii pojechać. I kurczę, sobie analizuję ostatnio sny, to wyszło mi, że jestem za mało spontaniczny. Jestem jak klot teraz. Nieruchawy klot, który całe dnie siedzi przy komputerze, próbuje ogarnąć to wszystko, te wszystkie gazety, portale i przegrywam z czasem. Przegrywam z czasem. Ludzie mają do mnie żal, że nie odpisuję na wiadomości, że nie odpisuję na komentarze. Po prostu nie mam już czasu. Naprawdę. Także muszę to jakoś zorganizować tak, żeby tego czasu trochę zostawało. No ale to zawsze, jak coś rusza, jakiś projekt, to zawsze nie ma czasu. I jak już to rozbujam, to już jakoś będzie trzeba to tak zorganizować, żeby to miało ręce i nogi. Bo tak długo to ja nie pociągnę, żeby to od rana do wieczora praktycznie człowiek tylko siedzi przy kompie i... Znaczy nie od rana, bo ja się budzę później, ale do trzeciej, czwartej w nocy. I człowiek próbuje to wszystko ogarnąć. Dobrze. Chciałbym przejść do... Czyli wniosek jest z tego taki, że bardzo bym chciał do tej Energilandii pojechać z okolicy Podkarpacia. Jak to zrobić? Może Państwo coś dopowiedzą? Także tak. Dzisiaj w audycji chciałbym powiedzieć na temat, na który mało wiem i z góry od razu przepraszam, bo może się okazać, że się bardzo pomyliłem w tej audycji, ale ostatnio zgłębiałem temat pana Patryka Swayze i jego żony, która moim zdaniem ładnie się zachowała, ale podkreślam, to są wiadomości, które czerpię z mediów. Jak było naprawdę, nie wie nikt i pewnie się nikt nigdy nie dowie. Ale ona go dochowała, bo pan Patrick Swayze miał raka trzustki. To jest jeden z najboleśniejszych raków, oprócz chyba raka kości. Tak więc ona go dochowała do końca i to jest dla mnie bardzo ładne, że no, się dochowuje partnera do końca. Jak się umiera, można przekazać kobiecie za to na przykład testamentem swoje pieniądze. Niech ma. Dochowała grzecznie, fajnie chłopa na łożu śmierci. No, tylko czasami są sytuacje, że ludzie dopomagają, bo już tak bardzo pragną jakiś kupić sobie fajne rzeczy. Tak jak mi lekarze opowiadali, co się dzieje tam, gdzie ktoś umiera starszy na salach szpitalnych. Potrafi dochodzić do bójek nad umierającym, gasnącym człowiekiem. O spadek się biją. I powiem Państwu, że to jest przerażające. To jest przerażające. No, na przykład po moim dziadku, moi rodzice się z wujkiem nie bili, dlatego stracili mieszkanie piękne na Nowolipkach. No i to tak nie wiadomo, no jedni się biją, ale coś mają, nazywa się ich Januszami,
drudzy się nie biją i całe życie mają jakieś poczucie żalu wewnętrzne, że zostali po prostu oszukani. Oszukani, bezczelnie oszukani. Tak więc nie wiadomo, jaka postawa jest lepsza. No, najlepsza jest taka postawa: kupić poradnik spadkowy w moim sklepie. Cena chyba 111 zł, ale już Was nikt nie oszuka, nie będzie potrzeby się bić nad umierającym, nie będzie trzeba żyć latami, płakać, że ktoś Was oszukał bliski, a pamiętajcie, że to, że ktoś Was oszuka, to nie jest koniec tematu, dlatego że osoba, która Was oszuka, próbuje sobie to zracjonalizować i ułożyć w głowie, że to Wy jesteście tymi złymi, więc zaczyna Was podpieprzać, gdzie się da. Zaczyna na Was wygadywać oszczerstwa, zaczyna Wam robić krzywdę i na koniec się okazuje, że ten złodziej, który Was okradł, jest święty, a Wy, którzy zostaliście przez niego okradnięci, jesteście złodziejami, jesteście bandytami. Spotykałem się z tym wiele razy i powiem Państwu, że gdybym nie przeżył tego w swojej rodzinie, to uznałbym, że to jest, no tak, się zdarza. To jest tak, jak mężczyźni słuchają tego, co mówię, czy wchodzą na forum i mówią: tak, no ci bracia samcy to tak, no tak, paranoję mają, trafił jeden z drugim na złą kobietę i po prostu teraz się mszczą na tych kobietach. Tymczasem my nie mówimy, że kobiety są złe, tylko że kobiety są zupełnie inaczej psychicznie zbudowane niż to, co jest nam mówione w mediach. Także to nie jest kwestia zła czy dobra, to jest kwestia innego podejścia do życia, do emocji, do spraw honorowych, ale to nie jest zło. Wszyscy zostaliśmy stworzeni tak, żeby ludzkość się rozwijała. Ostatnio widziałem Brianka, mam taki, kupiłem taki leżak, który się kołysze. Był wieczór, położyłem się tak w pół leżącej pozycji. No mówię: chodź Brianek, on tak się wstydzi do mnie wskakiwać na kolana, ale podchodzi, ja go wtedy biorę na kolana i troszkę go tam dopieszczam. I nagle mi się wyrwał cały taki napięty i pobiegł w krzaki i wyrwał albo małego kreta, albo jakąś małą myszkę. Podejrzewam, że kreta, to już było ciemno. Wyjąłem tą przy breloczku latarkę i zacząłem sobie iPhone'em przyświecać. No i się okazało, że ja go chciałem capnąć i buczał strasznie, był agresywny. To Jezunia świętej pamięci, kotka. To ona była taka, że mogłem ją wyrwać, jak jadła jakieś zwierzę czy coś, no trochę popiszczała, w łeb dostała i tyle. Natomiast ten to diabeł jest wcielony, ten to agresywny jest. Ale chciałem go złapać za karczycho, ale się nie da, uciekał. Łapał tę mysz i uciekał. No ale teraz, już abstrahując od tej historii, bo się troszkę obraziłem na niego. Na kota boję mysz. Jaki ja jestem pierdolnięty. Ale słuchajcie, potem przyszedł kotek, znaczy potem nie, ale wczoraj przyszedł kotek, bo to było przedwczoraj, no żeśmy się znowu bawili. No czy on jest zły, ten kotek? A wiecie, jak kochane kotki robią ze stworkami? To nie to, że zabija, zagryza, zadusza, czy tam przerwie kręgosłup zębami, nie. Nadgryzie, sprawi ból, mysz czy tam kret ucieka i on znowu doskakuje, daje szansę na ucieczkę. Koty są najbardziej torturują chyba ze wszystkich zwierząt. Ale najbardziej, powiem Państwu, żaba piszczy. Żaba piszczy jest niezapomniany widok w czasie, kiedy za skroniec ją połyka. No ale żaba też inne formy życia zjada, więc i żaba jest zjadana. My jemy żabie udka, w Azji jedzą węże, a na końcu robaki zjedzą nas. Te robaki zje jakieś inne muszki i tak dalej, a te muszki znowu zje żaba i to się wszystko w takim, tutaj w tym chlewiku zwanym niebieską planetą. Jesteśmy może jakimś mięsem dla wyższej rasy. Tak jak my sobie hodujemy zwierzątka, może oni też nas hodują na jakąś energię emocjonalną, czy coś, czego potrzebują do istnienia. Załóżmy, że nie potrzebują jedzenia, bo na przykład nie mają tak zwanych materialnych ciał. Ciał, które my uważamy za potrzebne do funkcjonowania. Może ich umysły, może ich ego, osobowości, podświadomość, nadświadomość. Cały ten pakiet tych różnych ja funkcjonuje w jakiejś formie, nie wiem, strzelam, gazowej, wirtualnej, elektronicznej, nie wiem, elektronowej, może w czymś, czego nasza nauka nie jest jeszcze w stanie zrozumieć i żywią się jakimś innym rodzajem energii, tak jak maszyny żywią się prądem elektrycznym. Tak samo te istoty mogą żywić się negatywnymi emocjami, o czym zresztą w ezoteryce i nie tylko w ezoteryce się często mówi.
Tak więc strasznie taka żaba piszczy. No i tak, no i czy ten kot jest zły? Nie, ten kot robi to, do czego został zaprogramowany. Przecież kot nie myśli, kurde, źle zrobiłem, pójdę do piekła. Kot ma na to wyjebane, w koci mózgu nie pojawiają się takie dylematy, nie ma na nich miejsca. On widzi, coś się rusza, adrenalina, łapie, bawi się, katuje, w końcu zjada czy zagryza. Brajanek nie zjada. Mówię mu, jedz na mieście, zdrowe, pożywne posiłki, a woli w domu zjeść jakąś łyskasa. Może to jest błąd. Jak zabija, może by szybciej zabijał, mniej torturował. Chyba mu ograniczę żarcie. No, mi się też by przydało ograniczyć. Ale powiem Państwu, że po prostu kobiety takie są, mężczyźni tacy są. Wszyscy mamy określone role w naturze. I mówienie, że kobieta jest zła, jest po prostu nieprawdą. Kobieta, jak i mężczyzna mają swoje własne przystosowania do natury, do tej planety, do warunków na tej planecie. Tylko problem jest w tym, że o ile wiadomo, jaki mężczyzna jest, że zdobywa, że jest ogólnie bardziej strategiczny, ma lepszą pamięć przestrzenną, jest bardziej stworzony do polowania na mamuta, a kobieta na pilnowanie dzieciaków i bronienie jaskini, sprzątanie tej jaskini, to nam powiedziano, że kobieta jest taka sama jak mężczyzna i tak jak mężczyźni honorowo sprawy załatwiają ze sobą, to tak samo się robi z kobietą, a w ogóle kobieta ma inne uwarunkowania. Kobieta nie mogła być honorowa, kobieta musiała zdradzać męża, żeby mieć kogoś, kto się zaopiekuje jej potomstwem, bo wtedy była olbrzymia śmiertelność. Byle co, chłop nie wracał do jaskini, to musiał być ten drugi. I uwarunkowania kobiety genetyczne, biologiczne, socjobiologiczne do zdrady są gigantyczne. Gigantyczne i to dopiero skala tego wychodzi, ponieważ tanieją coraz bardziej testy DNA i kobiety, no to jak Państwo widzicie, są coraz bardziej wściekłe i przerażone tym, bo to co się mówi, że a, bo ty trafiłeś na złą kobietę. Nie, wszystkie kobiety mają właśnie takie uwarunkowania biologiczne, uwarunkowania do strasznego życia w dawnych czasach, gdzie się bezustannie umierało, dzieci się rodziły chore. Musiał być najsilniejszy mężczyzna z najlepszymi genami, ale też Państwu tysiące razy mówiłem, pisałem w kobietopedii, więc nie ma sensu tego powtarzać. Dlatego, wracając do tematu pana Patryka Swayze, muszę chyba o tym dzisiaj audycji wideo nagrać. Wracając do Patryka Swayze, no to jest taki przykład, można by podać, że ta kobieta z nim była mu wierna, ale jak tak sobie spojrzymy, to kobieta Patryka była od niego, nie wiem, chyba była w jego wieku, czy jakoś tak, czy rok starsza, nie wiem, jakoś tak było, czy może była pół roku młodsza, jakoś tak, trzeba by sobie sprawdzić. Natomiast trzeba sobie wziąć jedno pod uwagę, ona też jakiś sukces tam osiągnęła, natomiast Patrick Swayze był znanym na całym świecie aktorem. Był przystojny, był bożyszczem kobiet, jego tańce tam w jakimś tam filmie znanym, no to wszystkie dziewczyny chyba z kilkudziesięciu krajów świata marzyły o Patricku Swayze. Była mu wierna, była dla niego miła, ale też pamiętajmy, że to był człowiek wielkiego sukcesu, bardzo znany aktor, świetny tancerz, świetnie wyglądał, bardzo sympatyczny, więc to był taki no typowy dla kobiet samiec alfa, więc mówienie w tym przypadku, sam sobie to chciałem sprawdzić, czy moje teorie, które głoszę od lat, są realne, czy gdzieś są wyrwy. Ja bardzo chętnie te wyrwy zobaczę, ale to wszystko wynika, że jednak tych wyrw za dużo nie ma, dlatego że ona się go trzymała. No bo zobaczcie, jeszcze jak tego raka nie było, ona już wyglądała praktycznie no, na taką starszą babcię troszkę, a on to był aktor, który mógł mieć wszystkie siksy no, ze świata. Nie bójmy się tego słowa, mógł mieć każdą. Włącznie z żonami słuchających mnie mężczyzn, wystarczyło, żeby skinął palcem. Znany aktor, świetny tancerz, przystojny, bardzo bogaty, przede wszystkim pamiętajmy, multimilioner, może nie, no miliarder to na pewno nie, ale multimilioner. Więc trzymała się go dlatego, że no, miał wszystko co najlepsze. Dlatego no, chciałem sam obalić swoją teorię. A ponieważ lubię tam obejrzeć, jest takie coś, nawet wczoraj na Facebooka wieczorkiem wstawiłem, jak oni pięknie tańczą, taki układ choreograficzny z jakimś takim zawodowym tancerzem. Przepiękne, przepiękna muzyka, piękny ten z tą żoną swoją, pan Patryk tańczył z tym tancerzem razem. Przepiękne to było, przepiękne. Tak więc powiem Państwu, że
powiem Państwu, że wspaniałe widowisko, ile to tam musiało potu, krwi, narzekań, ile cierpienia musiało pójść, żeby to wszystko tak zagrało. Tak więc tak, będę powoli kończył, Szanowni Państwo, bo czeka na mnie obiadek, bo jestem głodny troszeczkę. Jednak jak nagrywam na głodniaka, to jestem bez energii taki, no, będzie trzeba coś przemyśleć to wszystko. Dzisiaj postaram się nagrać taki tutorial wideo, założę konto wideo, czy będą Państwo to widzieli, co ja robię i słyszeli mój głos. Nagram to, żeby Państwo wiedzieli, jak się korzysta ze strony Samiec Web. Szanowni Państwo, ja już kończę, bo nie mogę wytrzymać, tam obiadek na dole jest przywieziony z knajpy. Powiem Państwu jeszcze na koniec, miałem dzisiaj takie przemyślenia o jajach, o własnym sprzęcie jabłczanym. Nie jabłczanym, co ja gadam, jajecznym. Dlatego, że jak usłyszałem wczoraj czy przedwczoraj, że ktoś tam miał kleszcza na penisie, a coś mnie wczoraj drapało, to histerycznie nawet w nocy na siku wstałem i sobie patrzyłem, czy tam nie ma żadnego kleszcza na nabiale. Wyobraźcie sobie, jak kleszcz się wbije w jądro i tam igłę grzebać przy tym, to ja, mi włosy, sami Państwo widzą na nagraniach wideo, ile mam włosów, ale i nawet te resztki włosów stają mi dęba ze strachu na głowie, jak sobie wyobrażę. Więc działam prewencyjnie, oglądam. I sobie tak pomyślałem, patrząc na te swoje torby, nieużywane, bo nie mam dziewczyny, ale powiem Państwu, że jak jeżdżę na tej CBR-ce, jak mnie ten nabiał boli, jakie to jest niewygodne, jak to się leży na tym motocyklu, jak ja już marzę, żeby mieć już, nie wiem, jakiegoś nawet chopera, żeby siedzieć wyprostowanym i trzymać kierownicę przed sobą. Wygniotę ten nabiał, okropnie wygniatam. I sobie tak zacząłem mówić, bo wiecie Państwo, dlaczego torba jest na zewnątrz u mężczyzny? Bo chodzi o temperaturę jądra. Muszą mieć niższą temperaturę niż ciało. Dlatego jąder nie ma w ciele. No natomiast niektórzy na różnych treningach mają wbijane jądra się na dyżurach. Pytałem, jak to się robi, się tak naciska, one wyskakują. Najczęściej się mdleje z bólu. W bójkach to jest najstraszniejsze miejsce. Dostać w jaja, zresztą ja kiedyś, jak byłem młodym chłopakiem, dostałem kopnięcie w jądra i straciłem przytomność. Od razu cię zamykać i tyle razy dostałem pięścią z kolana, z głowy, raz z nogi, raz dostałem w głowę strzała i trochę mnie tylko oszołomiło, ale lałem się dalej. A tu zobaczcie, wcale nie za mocne, tylko takie, no, półżartowniczo, pół bandyckie kopnięcie w jaja i koniec, no, odcina ci zapłon i koniec. Dlatego mam ochraniacz na jądra, Szanowni Państwo. Tak, ale strasznie to konstrukcyjnie ten mężczyzna jest zbudowany. Po co to wszystko na zewnątrz, takie wrażliwe rzeczy są? No trzeba niższą temperaturę. Mówią, żeby polewać często wodą zimną, żeby nie nosić slipek obcisłych. Ja gdybym konstruował ciało, to bym to wszystko gdzieś umieścił w bezpiecznym miejscu. No ale tak to jest wszystko skonstruowane. Gdy zostaniesz prezydentem galaktyki, to zrobimy zmiany konstrukcyjne w ciałach. Co ja gadam, kurczę. Dobra, idę, bo już z tego głodu mam roczki przed oczyma. Także tak, Szanowni Państwo, dziękuję i życzę miłego weekendu. Pozdrawiam serdecznie, cześć.